Teraz witamy serdecznie na zebraniu wiejskim pana wójta Tadeusza Kluczyka, panią sekretarz gminy Marię Łojec-Jurkowską i jednocześnie panią radną powiatową i pana Macieja Kluczyka, przewodniczącego Rady Gminy Ołbica. I witam pana Andrzeja Rugiera, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ochotnica Dolna i oczywiście witam wszystkich, witam naszych radnych, którzy reprezentują naszą gminę, panią Irenę Pawlik i pana Jana Jagiewę i witam wszystkich mieszkańców i gości. Dziękuję za witację. Porządek zaproponowano. Stwierdzam, że w drugiej turze mamy kworum. Więc możemy podejmować uchwały. Porządek zebrania jest następujący. Otwarcie zebrania i powitanie. Przyjęcie porządku zebrania. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Funduszu Sołeckiego na rok 2020. Punkt 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Ochotnica Dolna. Ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Ochotnica Dolna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Ustalenia na terenie gminy Ochotnica Dolna odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych. I podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Sołtysowi i Radzie Soleckiej Sołectwa Ochotnica Dolna Munia za rok 2018. Czy państwo są za przyjęciem porządku zebrania? Więc teraz przechodzę do punktu trzeciego, czyli podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Funduszu Soleckiego na rok 2020. Działając na podstawie artykułu 3 ustawa 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o Funduszu Sołeckim w związku z uchwałą nr 7/30/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 marca 2015 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Ochotnica Dolna środków stanowiących Fundusz Sołecki informuję, że wysokość środków Funduszu Sołeckiego na 2020 rok ustalona z uwzględnieniem artykułu 3 ustawy 1 wyżej wymienionej ustawy dla sołectwa Ochotnica Dolna Młynne wynosi 46 862 zł 50 groszy. I drodzy państwo, ja tu odczytam wniosek na zebranie wiejskie. Rada Sołecka Ochotnica Dolna Młynne zwraca się z wnioskiem do zebrania wiejskiego o przeznaczenie Funduszu Sołeckiego na 2020 rok na zadania odbudowa i remont mostków w sołectwie Ochotnica Dolna Młynne. Uzasadnienie. Rada Sołecka Sołectwa Ochotnica Dolna Młynne wnioskuje do zebrania wiejskiego o przeznaczenie Funduszu Sołeckiego na 2020 rok na remont i odbudowę mostków w sołectwie Ochotnica Dolna Młynne ze względu na zły stan techniczny wyżej wymienionych obiektów. I teraz odczytam króciutki protokół z zebrania Rady Sołeckiej, które mieliśmy w tamtą niedzielę przy udziale pana wójta i radnych naszych. W dniu 08/09/2019 odbyło się posiedzenie Rady Sołeckiej. Sołectwa Młynne w szkole podstawowej Młynne o godzinie 18. Na wstępie sołtys powitał zebrany oraz przedstawił porządek zebrania. Lista obecności stanowi załącznik nr 1. Następnie odczytano protokół z ostatniego zebrania wiejskiego w Ochotnicy Dolnej Młynne. Analizowano i omawiano wykonanie prac na terenie sołectwa. W dalszej kolejności pan wójt Tadeusz Kluczyk przedstawił sytuację przebudowy mostku do osiedla Chrobaki oraz remonty innych mostków w sołectwie, a także bieżące sprawy dotyczące sołectwa. Ustalono już budżet sołecki na 2020 rok w kwocie 46 862 zł 50 groszy został przeznaczony na odbudowę i remont mostków w sołectwie Ochotnica Dolna Młynne.
Omawiano uchwałę dotyczącą sprzedaży napojów alkoholowych przedstawioną przez wójta gminy za opiniowanie pozytywne jak w uchwale Rady Gminy. Jest to załącznik numer 2. Co do odbudowy tych mostków, pan wójt już zabrał głos. Myślę, że mieszkańcy, ale to zostawiamy do głosowania zebraniu wiejskiemu. No, myślę, że tu nie trzeba komentować, bo te mostki, przede wszystkim mostek w Rzeźnie, most Szlagówka w dalszej kolejności, no, one są w fatalnym stanie, więc jeżeli już część pieniędzy w tym roku z Funduszu Sołeckiego z tamtego roku, który był przeznaczony na ten rok, przeznaczyliśmy, więc resztę tej kwoty dołączylibyśmy i myślę, że udałoby się w jakiś sensowny sposób ten mostek odremontować. A tutaj nasz głos? Wyczera tutaj te ławy? Ławy, no myślę, panie Stanisławie, że tutaj jak ten wyższy. Ale tam, gdzie się tutaj do sklepu jedziemy? No, ale to myślę, że by się... On mamy zabezpieczone teraz. Ale jest sklep odbyty. Myślę, w sensie, że jest cały, kto kupił. No, całą Marycę. Słuchajcie, to zróbcie tak. No, wiecie dobrze, że jak przeznaczycie Fundusz Sołecki, to on jest nie przypisany do jakiegoś mostu jednego, tylko do mostu w ogóle. Będziemy się starali ewentualnie zwiększać się od... Widzę drugą dodaną. No ale stało myśli, że... A jak te siatki będą robić, to sam nie da co... Znaczy jest to uzgodnione, ale nie mam projektu teraz przed oczami, żeby dokładnie powiedzieć, bo powiem, tych projektów jest trochę, bo w ramach tych powodziówek są naprawdę krótkie odcinki. Ale ten most nie był zgłaszany w powodziówkę? Czyż to myślałeś, że on był zgłaszany w powodziówkę, nie? Tego nie umiem odpowiedzieć do mnie. Nie, bo to jeszcze był zgłaszany. Był zgłaszany, że był. Młynna ma parę mostów. Słuchajcie, strat po powodzi jest tak dużo, że my w tej chwili analizujemy to wszystko, puszczamy na projekty, bo musimy z projektami się wyrobić w tym roku na specjalnym rozporządzeniu, które nam ułatwia procedury uzyskiwania zgód na budowę. I jak tylko te mosty są, to i będą projektowane, a później w miarę możliwości, jak będziemy dostawać pieniądze, będziemy je robić. Ale strat jest tak dużo, że my byśmy musieli, nawet jakbyśmy dostali pieniądze na wszystkie straty w roku, to nasz budżet tego nie wytrzyma. Bo pamiętajcie, że na każdą powodziówkę 20% musimy dać my, a jeszcze biorąc pod uwagę, że nie wszystkie straty są wpisane na protokół, to z reguły jest dużo zadań dodatkowych. Trzeba liczyć 20% na wkład własny i drugie 20% na zadania dodatkowe. Bo nie sztuka jest też tak robić, że jak drogę zabrała woda, to my odbudujemy tylko nawierzchnię i kolejna poważna powódź zabierze zaś tą drogę, tylko wypada myśleć też coś o odwodnieniu. A praktycznie nigdzie odwodnienia nie zostaje wpisane na protokół powodziowy. Więc odwodnienia robimy z naszych środków. Drodzy Państwo, więc przystąpmy do głosowania. Kto z Państwa jest za przeznaczeniem Funduszu Sołeckiego na 2020 rok na remont mostów w osiedlu Brzeźnie? Tak jest planowane, ale mówię, przede wszystkim trzeba przegłosować to, co jest w uchwale. Ale na następny rok. Tak, na następny rok. Dobra, drodzy Państwo, głosujemy. Kto jest, żeby fundusz na przyszły rok przeznaczyć na remont i odbudowę mostków w Sołeckiej Gminie? Większość zagłosowała za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czyli jest jedno głosowanie. Jedno głosowanie.
Drodzy Państwo, następnym punktem piątym jest zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Okolica Dolna w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Okolica Dolna. Ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Okolica Dolna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Ustalenia na terenie gminy Okolica Dolna odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych. I proszę o zreferowanie panią Anetę Franasiewicz. Jeszcze może zanim jeszcze wprowadzenie, żeby dlaczego to robimy, dobrze? Żeby było wszystko jasne, bo ani nie było to w naszym programie wyborczym, ani nie jest nam super miło z tego powodu, że musimy się zajmować tymi uchwałami, ale odziedziczyłem taką sytuację, jak zostałem burmistrzem, że poinformowano mnie, że jesteśmy jedyną gminą w Małopolsce, która nie przyjęła uchwały, którą miała obowiązek przyjąć do lipca 2018 roku. Była sytuacja taka, że w tamtym roku, w lipcu, w 2018 roku, w marcu bodaj, zmieniła się ustawa o wychowaniu w trzeźwości i ona nakładała na obowiązek na gminę przyjęcie nowych uchwał, nowej wersji uchwał. Wszystko jedno, mogło być zostać wszystko po staremu, ale musiały być przyjęte nowe uchwały. I ktoś tego niestety nie dopilnował i w pewnym momencie w grudniu się okazało, że w zasadzie od stycznia ja bym nie mógł przedłużyć koncesji nawet tym, którzy 19 podmiotom, które już koncesję mają. A z kolei ta ustawa nakłada obowiązek, że uchwały muszą być konsultowane w sołectwach, przez zebrania miejskie. Nie dało się już z tym wyrobić tak terminie, żeby dopełnić całą procedurę. Więc w związku z tym było to jakby zostały poinformowane tylko rady sołeckie. Ja już wtedy zapowiedziałem, że przyjmujemy, bo w styczniu czy w grudniu, w grudniu przyjęliśmy uchwałę, ale już wtedy zapowiedziałem, że w tym roku do września, do października będziemy nowe uchwały kierować zgodnie z pełną procedurą, czyli przez akceptację na zebrania wiejskie. I dlatego te uchwały są, a przy okazji oczywiście jak te uchwały są skierowane, to i na wniosek radnych, ale też na wniosek przedsiębiorstw i właścicieli sklepów staraliśmy się tak doprecyzować i te uchwały dostosować do realiów, które funkcjonują w tej chwili. Jednym z tych elementów jest na przykład to, że będą takie miejsca wyłączone z zakazu sprzedaży alkoholu, na przykład wiejskie ośrodki kultury podczas wesel. Bo to też nie do końca było tak uregulowane. Jak się robiło wesele gdzieś, to umówmy się, jakby ktoś zadzwonił i jakby ktoś przyjął, to byłby co najmniej mandat, a być może kolegi. To nie będzie ci na wesel. To samo był taki problem, że już nie pamiętam w tej chwili gdzie, ale koło gospodyń wiejskich, czy ktoś tam organizował konkurs dla koła gospodyń wiejskich na nalewki, a ktoś zadzwonił, przyjechali odpowiedni funkcjonariusze i zamiast nagród to były nagrody w drugą stronę, czyli musieli zapłacić po 500 zł. Nalewki nie były na spirytusie. I dlatego teraz chcemy uregulować, po kolei przedstawi Wam Aneta te wszystkie uchwały, ale chcemy też to uregulować, żeby była jasność w temacie, a też mieliśmy zgłoszenia takie na przykład w Górnej, gdzie człowiek nam wprost mówił odnośnie Wiejskiego Ośrodka Kultury, że jak to jest, że on nie może nawet piwa sprzedawać w sklepie, a 20 metrów dalej podczas imprez różnych, mimo tych limitów, w Wiejskim Ośrodku Kultury jest jednak spożywany. Nie tylko sprzedaż. Nawet nie wolno tyle wiedzieć. No to tam żeście się dowiedzieli, że byle gdzie nie można. No ale no właśnie, tu chcę powiedzieć, że niezależnie od tego, bo oczywiście każdy tutaj będzie miał prawo wyrazić swoją opinię, to jest projekty uchwał są przygotowane zgodnie z wnioskami Komisji Radnych. Generalnie jest tak, że nieważne jak to się skończy, musimy zacząć pilnować tego. I mamy takie podejście, że lepiej, żeby ludzie koncesję mieli, bo wtedy wójt może pilnować, czy tam jest sprzedawane legalnie. Najgorzej, wójt nie może pilnować tam, gdzie się sprzedaje na premierę. No bo wójt nie może przeprowadzić kontroli wtedy sam, musiałby się wezwać odpowiednie organy. Więc raczej, i zresztą wy słuchacie po kolei tych wszystkich uchwał, to będziecie mogli wyrazić sobie opinię albo pytać jeszcze panią Anetę, która bezpośrednio tym się zajmie. Tyle, dziękuję bardzo. Pierwszy projekt uchwały ustala maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, odrębnie dla każdego rodzaju napoju alkoholowego oraz dodatkowo odrębnie dla napojów przeznaczonych do spożycia na miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży. Projekt uchwały brzmi następująco. Ustala się na obszarze gminy Okolica Dolna maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości 25%.
powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa w ilości 15, powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości 15. Paragraf drugi proponowanej uchwały ustala się na obszarze gminy Ochotnica Dolna maksymalną liczbę sprzedaży zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, czyli w punktach gastronomicznych, do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości 10, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa w ilości 10 i powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości 10. Przy ustaleniu tych maksymalnych liczb zezwoleń zaproponowanych w projekcie uchwały wzięto pod uwagę liczby obecnie funkcjonujących w gminie punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz liczbę dotąd wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Dodatkowo ustalenia liczby zezwoleń poprzedzone zostały analizą porównawczą ilości zezwoleń w gminie Ochotnica Dolna względem ilości zezwoleń określonych w gminach sąsiednich. Przeprowadzona analiza potwierdza, iż zaproponowana liczba zezwoleń w gminie Ochotnica Dolna nie różni się w znacznym stopniu od liczby zezwoleń ustalonych w gminach sąsiednich, a w przypadku napojów o wyższych zawartościach alkoholu, to jest powyżej 4%, jest jedną z najmniejszych. Co więcej, zaproponowany limit zezwoleń nie różni się także znacząco od poprzednich uchwał gminy w tym przedmiocie. Zmiany w porównaniu do poprzedniej uchwały dotyczą wyłącznie napojów o zawartości powyżej 4% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, czyli w sklepach. W tym przypadku liczba zezwoleń została zwiększona z 11 do 15. To niewielkie zwiększenie liczby zezwoleń jest uzasadnione z uwagi na zmieniające się potrzeby mieszkańców, które wymuszają rozwój sieci placówek gastronomicznych i punktów sprzedaży detalicznej. Dlatego też limit zezwoleń powinien w wystarczającym stopniu zabezpieczać potrzeby powstających placówek, a także potrzeby związane z ciągłym i dynamicznym rozwojem gminy. Czy do tej przedstawionej uchwały macie Państwo jakieś pytania? No ale co w uchwale? No? Pisze się alkohol 4,5%, na etykiecie jest powiedzmy piwo, a piwo Wojak ma tam 9,5% czy co? Do jakiej grupy nie rozumiem? Nie, są trzy grupy napojów alkoholowych. I to piwo mieści się w tej pierwszej grupie, która jest do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo. To zależy, jak już ustawodawca to... Tak, bo to jest... No jeżeli ustawodawca dopuścił... Znaczy, słuchajcie, z piwem jest taka historia, że... Ale to się lepiej nie wolno nijak. Nie. Powiem wam tak, że ustawodawca w ogóle to piwo traktuje inaczej trochę. Dlatego nawet widzicie, że piwo można reklamować. Innych nie można reklamować alkoholu. Więc on robi taki wyłom. Ja się zgadzam, że ta zawartość alkoholu jest różna, inna. No ale ustawodawca, że tak powiem, tak to określił w ustawie, inaczej nie przeskoczył. Piwo i piwo. I my tego nie jesteśmy w stanie. No generalnie to zwiększenie, bo jest jeden powie znaczne, drugi nieznaczne. To zwiększenie tych punktów jest o tyle, że przychodzą na przykład niektórzy przedsiębiorcy i mówią, że są zainteresowani wybudowaniem restauracji albo sklepu, ale oni muszą wiedzieć, na czym stoją, czy przynajmniej piwo będą mogli sprzedać. Bo jak w restauracji nie będzie na przykład piwa, to twierdzi, że w ogóle to nie ma sensu. I wspólnie z nami to jest temat, ja wiem, że to jest niewygodny temat, ja od niego też nie uciekę, tylko mówię jak jest. No, są wnioski mieszkańców i sklepów istniejących i nowych. Jest rada, która też, to jest temat trudny, też się nie podoba, ale nie sztuka jest uciekać od trudnych tematów. No i jesteśmy wreszcie my, którzy tak czy siak musieliśmy tą uchwałę przyjąć, bo i tak na nas spoczywa obowiązek, a przy tej okazji regulujemy pewne sprawy. Jeżeli, oczywiście zawsze może być opinia negatywna, jeżeli uważacie, że powinna być negatywna, każdy ma od tego sumienie i rozum, żeby wiedział, co i jak. Teraz i tak wszyscy, jak przeprowadziliśmy dużo rozmów na ten temat w różnych środowiskach, wszyscy zgadzają się z tym, że prawdziwy problem to są zagrożenie narkotykami wśród młodzieży. Czasy się troszkę zmieniły. I w tej chwili raczej wszyscy mówią o tym, że prawda jest taka, że każde dziecko chodzi miało kontakt z alkoholem, bo są różne inne sklepy. Wiecie dobrze, że są Biedronki, teraz jeżdżą dużo ludzi jeździ do innych sklepów, nie tylko lokalnych. I raczej trzeba iść w tym kierunku, że jak tych młodych ludzi uczyć i siebie, że po pierwsze trzeba przestrzegać prawa, czyli zero sprzedaży dla nieletnich alkoholu. Druga sprawa, jak ich uczyć, żeby oni sami się potrafili bronić przed tym. Bo z zewnątrz się ich nie da tak łatwo ochronić. Ale a trzecia sprawa to naprawdę uświadomić sobie, że zagrożenie w tej chwili już jest niestety po stronie tego, gdzie na co koncesji się nie wydaje niestety. Nie jest.
I to jest najgorsze, te chemiczne rzeczy, to naprawdę to jest gigantyczne zagrożenie, dlatego też my teraz od września będziemy cały cykl edukacji w szkołach robić, bo czasami ktoś przez głupotę może sobie zrobić wielką krzywdę. Bo... Jeszcze jak macie jakieś pytania, to co do alkoholu, jeszcze jest taka funkcja w gminie, jest pani pełnomocnik do spraw profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. I ona do tego uświadomiła nas, że w innych gminach są prowadzone takie szkolenia dla sprzedawców, którzy handlują alkoholem. No, my nie możemy nikogo jako gmina zmusić do tego, żeby uczestniczył w tym, ale możemy zorganizować takie szkolenie i jedynie tych sprzedawców zaprosić, żeby nauczyć ich, jak komu sprzedawać alkohol, żeby wykluczyć te sytuacje, gdzie ktoś starszy przychodzi, kupuje młodzież, oczywiście ma prawo, ale żeby oni się umieli zachować, jak to jest, no i przede wszystkim też uświadomić ich, jakie są konsekwencje tego, jeżeli oni mimo wszystko sprzedają alkohol nieletni. Także ta profilaktyka jest ważniejsza od tego, żeby te dzieci tego piwa nie widziały, bo tak jak pan wójt powiedział i ja też stoję na takim stanowisku, że teraz we wszystkich sklepach, gdziekolwiek nie pójdziecie, to piwo jest i nawet z dzieciakiem jak idziecie, to się pyta, co to jest, albo już nie pyta, bo wie. No zresztą reklamy widzę. Znaczy najgorsze jest to, że tak realnie schodzą na świat i patrząc, przecież te dzieci widzą to piwo ten na domu przede wszystkim. Że jak ktoś kupuje w sklepie, to nie zanosi tego nie wiadomo gdzie, tylko do swojego domu, nie? No więc i tak, jeżeli chcemy ochronić przed konsekwencjami tego, to trzeba przede wszystkim uczyć tego, jakie to jest zagrożenie i czego nie powinni robić, a dwa, przestrzegać absolutnie tego prawa, tak jak mówi tu przewodniczący, bo często właściciele sklepów w innych gminach się zasłaniali, że oni nie wiedzieli, że czegoś nie można, tak? No więc my chcemy zrobić takie szkolenie, żeby było jasno określone, czego nie akceptujemy i ważne, żeby ktoś wiedział, że nawet jak dostanie koncesję, to on ją może stracić. Ale przed skórą, ale dlatego edukacja, bo ja mam powiedzieć, idą do miasta i ja wiem, bo też przeszedłem przez internaty, przez różne miejsca, akademiki i bez kierowania też nie da się klosza nad dzieckiem utrzymać. To musi być, on musi wręcz odwrotnie, to nie, on musi wiedzieć, że te zagrożenia są i trzeba nauczyć, jak sobie z tym radzić, bo prędzej czy później to jak nie tylko to gdzie indziej będzie miał okazję do złych działania. Drodzy Państwo, głosujemy przyjęcie uchwały. Kto jest za? Proszę podnieść ręce do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Drugi projekt uchwały określa zasady usytuowania i położenia miejsc sprzedaży i terenów alkoholowych względem obiektów chronionych, które zasługują na szczególną ochronę, między innymi tutaj mowa jest o szkołach i obiektach miejsc kultury religijnego oraz dokładnie precyzuje sposób pomiaru odległości pomiędzy punktem sprzedaży a obiektami chronionymi. Treść proponowanej do projektu uchwały brzmi następująco. Określa się zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Ochotnica Dolna zgodnie z poniższymi zasadami. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, czyli punkty gastronomiczne, powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 150 metrów od szkół i obiektów miejsc kultury religijnego. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, czyli mowa tutaj o sklepach, powinny być usytuowane dla napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w odległości nie mniejszej niż 50 metrów od szkół i obiektów miejsc kultury religijnego. Powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa w odległości nie mniejszej niż 150 metrów od szkół i obiektów miejsc kultury religijnego. Powyżej 18% zawartości alkoholu w odległości nie mniejszej niż 150 metrów od szkół i obiektów miejsc kultury religijnego. Odległość, o której mowa w paragrafie pierwszym, czyli dotyczy tutaj punktów gastronomicznych,
mierzona jest najkrótszą drogą wzdłuż osi ciągów komunikacyjnych dla ruchu pieszych od głównego wejścia do punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do najbliższego wejścia na posesję obiektów chronionych z zastrzeżeniem, że odległość punktu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży nie może być mniejsza niż 50 metrów, licząc w linii prostej od granicy terenu szkół i obiektów miejsc kultury religijnego do wejścia do punktu sprzedaży. Natomiast jeżeli chodzi o odległość sklepów, mierzona ona jest najkrótszą drogą wzdłuż osi ciągów komunikacyjnych dla ruchu pieszych od głównego wejścia do punktu sprzedaży napojów alkoholowych do najbliższego wejścia na posesję obiektów chronionych. Przygotowując projekt uchwały, dokonano analizy zapisów odległości punktu sprzedaży napojów alkoholowych od obiektów chronionych prowadzonych w gminach sąsiednich, które wynoszą w większości przypadków od 25 metrów do 50 metrów. Zaproponowana w projekcie uchwały odległość dla punktów położonych na terenie gminy Ochotnica Dolna w porównaniu do gmin sąsiednich jest o wiele większa, wynosi nie mniej niż 150 metrów i jest to kontynuacja zapisów z poprzednich uchwał, która nie została zmieniona. Tylko w przypadku sklepów proponuje się zmniejszenie odległości do 50 metrów, ale tylko i wyłącznie dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo. Zaostrzenie przepisów dotyczących sposobu pomiaru odległości, które proponuje się w niniejszej uchwale, ma na celu szczególną ochronę miejsc i obiektów chronionych przed zagrożeniem, jakie może stworzyć alkohol. Czy mają Państwo pytania? A od drogi? Nie ma drogi to już jest ten zapis, który jest wydawany już na poprzednim głosowaniu. Bo te 7 metrów od drogi było 10 metrów drogi, natomiast teraz już nie ma takiej w ustawie zapisu, żeby wyprowadzać tak. Czy to za sklepy? To najczęściej nie trafi. To się na odległości chronionych, tak jak to czyli nie. Te odległości są tutaj wprowadzone. Zmiana jest taka, że teraz tą odległość będzie się liczyć drogą przejścia, czyli od wejścia do sklepu, po chodniku, czy tam po drodze do wejścia na teren szkoły lub na teren kościoła, czy kaplicy. Ważne, że do wejścia na teren, nie do wejścia głównego do szkoły, tylko do wejścia na teren. Jeszcze dodatkowo jest zabezpieczenie takie, że punkty sprzedaży alkoholu spożywanego na miejscu, czyli wszelkiego rodzaju ogródki, czy restauracje, czy jeszcze inne jakieś tam, no gdzie ten alkohol można siąść, wypić na świeżym powietrzu, one mają ograniczenie takie, że nie mogą być bliżej niż 50 metrów w linii prostej, już nie od wejścia na teren szkoły, tylko w ogóle w obrębie od ogrodzenia szkoły, czy ogrodzenia kościoła, czy nawet nie ogrodzenia, tylko terenu. Znaczy, radni analizowali to bardzo szczegółowo. Na przykład w tym Manowej tak duża jest działka szkolna, że teoretycznie 150 metrów mógł spełnić wymóg od wejścia do wejścia na przykład przedsiębiorca i mógł ustawić sobie ogródek piwny przy placu za. Bo wejścia do szkoły. Znaczy za płotem przy szkole. Za płotem przy szkole, bo było daleko. Więc stąd rada tutaj zaostrzyła kryteria. Bo rada złagodziła tylko w przypadku sprzedaży piwa w sklepie. I uznali w ten sposób, że jeżeli ustawodawca nawet piwo traktuje inaczej, że nawet piwo można reklamować, to uznali, że tutaj można zmniejszyć limit do takiego, jak jest w sąsiednich gminach, ale w przypadku wódki i w przypadku spożycia alkoholu, czy to piwa, czy nie piwa, na zewnątrz, to wręcz zaostrzone jest prawo. Bo żaden z radnych, ani z nas nie wyobraża takiej sytuacji, żeby ogródek piwny mógł powstać bezpośrednio, nie wiem, przy tych miejscach, nie? No i przynajmniej na tą chwilę. Natomiast jeżeli chodzi o sprzedaż piwa do domu, bo tam w ogóle przedsiębiorcy też byli tacy, którzy wnioskowali, były takie pomysły, żeby dopuścić, że skoro w innych gminach jest 50 metrów, to czemu na 150, tak? Przy sprzedaży też wódki i innych rzeczy. Ale tutaj uznaliśmy, że wyjątek możemy zrobić dla piwa, ale już wódka i te wszystkie alkohole powyżej 18% zostają na starych zasadach, to jest 150 metrów. 100 metrów będzie nie. No ale to wiecie, to jest, no ale są różne zdania, które macie. Drodzy Państwo, są jakieś jeszcze pytania do tej uchwały? Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w tej przedstawionej formie? Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Słyszał się. Nie, nie wiem.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Drodzy Państwo, jeszcze chwileczkę. Ostatnia uchwała bardzo krótka, ale najważniejsza dla Państwa. Projekt uchwały w sprawie ustalenia na terenie gminy Ochotnica Dolna odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych. Projekt tej uchwały został przygotowany tak naprawdę z myślą o mieszkańcach, ale poniekąd zmusiła nas do tego zmiana w 2018 roku ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w której wprowadzono zapis, że zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych. Jednocześnie w ustawie wprowadzony został zapis, według którego Rada może wprowadzić w drodze uchwały w określonych miejscach publicznych na terenie gminy odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jednak pod warunkiem, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, nie będzie zakłócało to bezpieczeństwa i porządku publicznego. W związku z tym, po przeprowadzonej analizie zapisów ustawy, a także konsultacjach z radcami prawnymi, podjęto decyzję o wprowadzeniu wyłączenia od powszechnego zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach i obiektach na terenie naszej gminy, zgodnie z proponowanym projektem uchwały. Wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Ochotnica Dolna podczas organizacji imprez okolicznościowych, festynów, zabaw organizowanych przez gminę Ochotnica Dolna i najemców w następujących miejscach publicznych: w budynkach świetlic wiejskich, obiektach kultury i rekreacji stanowiących własność lub współwłasność gminy Ochotnica Dolna, w obiektach ochotniczych straży pożarnych. Co nie znaczy, że można przyjść do boku i wypić piwo, bo to musi być podczas imprezy organizowanej przez gminę albo przez najemcę. Ale chodzi o to, często wiecie o co chodzi, o wesela, festyny, imprezy, związków podczas strażackiej i tak dalej. To już jest poza naszym terenem. My tylko mówimy, że jest takie wyłączenie ze spożywania, a resztę to już... A jak jest z produkcją? To nielegalne. Ale wiecie, że jest taki projekt, z tego co wiem, ustawy, żeby była możliwość dopuszczenia produkcji na własny użytek. Pewnie to jest skomplikowana sprawa, na przykład Słowacja ma powszechnie dopuszczone. Nie można tego robić samodzielnie, tylko w każdej wsi jest tak zwana palenica, gdzie zanosisz owoce, płacisz 5 euro i oni z tych owoców robią spirytus na twój użytek i wtedy odbierasz ten zdrowie. Tego aspektu prawa nie znałem. Tego aspektu prawa nie znałem. Ale wiem, że tam jest to, wiem, że tam to dopuszczone, a u nas jak będzie, to nie wiecie, że na razie nie wiem. Nie wolno. Nie wolno. Ale tam nie wnioskujcie do gminy, bo gmina to jest. Także nie piszcie wniosków do gminy, bo to będzie. Dobra, drodzy Państwo, jeżeli nie ma więcej pytań, przejdźmy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Też nie widzę. Uchwała została. Nie można. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Zamykamy numer 5. Nie było za miejsce. Mogę się. Ja tam nie słyszałem. Zanim przejdę do punktu 6, to chciałem tylko zaznaczyć, że stosunek wójta do naszego sołectwa widać po cyfrach, po kwotach. Teraz będę... Słuchajcie! Ale nie powiedział, czy dobrze, czy zły. Ciągle jest kontrowersja. A może takie pieniądze na przygotowanie się drugą na kopalnię, to na dzień czasu, czasami druga zgodnie. Nie jest tak prosto. Słuchajcie, ja wam powiem wprost. Po pierwsze, że kwestia taka, że te drogi, gmina może wydatkować jak te drogi idą na szlaki. Na gminę też poszły takie pieniądze na przykład i jeszcze pójdą na szlaki turystyczne, które łączą jakiś punkt na przykład z Godcem.
to wtedy możemy z turystyki wydatkować. Na prywatną drogę nie możemy za bardzo. I nawet jak jest droga rolnicza, to powinna być ona własnością, działka własnością gminy. I powiem tak, że możemy oczywiście rozmawiać na ten temat, ale byście dali do tych dróg. Ale bo jak są szlakami turystycznymi. Nie są szlaki. No, chwileczkę. Są szlaki, one prowadzą na przykład na GOC i były za zgodą, że to będzie jako szlak pieszy. Tak. Że to będzie jako szlak pieszy. I to samo, co w tej chwili robimy przejście i tam badanie na szlagówce, to jest tak samo, że tam mieszkańcy muszą podpisać zgodę, że to będzie szlak pieszy. Bo chcemy połączyć całą wieś szlakami pieszymi z GOC-em, ze szlakami turystycznymi. Żeby nie było tak, bo zdarza się tak, że turyści traktują enklawę jako obwodnicę. Ale to są przy drogi. Ale nawet, no dobrze, ale słuchajcie, turysta, bo cały pomysł jest taki i tu robimy wyjątki, żeby turysta, jak będziecie mieć na przykład ośrodki wypoczynkowe na Młynnym, przebywać w jednym miejscu, tylko w paru miejscach. I żeby turysta mógł, nie musiał jechać kilometr i iść dopiero na szlak, tylko żeby mógł przejść kawałek drogą publiczną i jakiś szlak znaleźć na górę. Więc ta sieć tych szlaków gminnych będzie dość bogata. Natomiast ja też, tam gdzie są konkretne wnioski, to ja wtedy rozpatruję. Jak nie ma wniosku, ale to ja nie lecę. To znowu tak jest, co ja to przed wyborami drogi do pól, do lasów i ja to czy ze skomu. Ale jest to określone drogi no, do lasów. No to dlaczego to? To pokażcie, dobra, to powiem wam tak. Ale jest to w książce zapisane, no, nie, nie. Jak jest do pól droga, to drogi rolnicze. Tylko zrozumcie, że drogi rolnicze my możemy robić, bo przecież w Tymanowej teraz na Zapaściu robimy drogę rolniczą. Ale jest na tej zasadzie, że to jest droga rolnicza, nawet mamy dofinansowanie grube na tą drogę, ale musi być tak, że wy się z tej drogi przepisujecie na gminę. Jak jest działka gminna, to nie ma sprawy. I my to wtedy regulujemy i jest OK. A tak to możemy jako szlaki turystyczne, ale te szlaki turystyczne też są wykorzystywane rolniczo. Na tych szlakach będzie nawet napis, że to jest droga przede wszystkim użytkowana w celach rolniczych. Natomiast my to traktujemy jako szlak gminny wewnętrzny. Jak macie taką drogę, która prowadzi gdzieś, którą można jakby podpiąć pod szlak, to wtedy to się rozbić. A jak nie, to musi być jako droga rolnicza, ale wtedy musimy przenieść ją na gminę. Więc jedno nie musi być czas gminy. Ale jeszcze jedna sprawa, ja kiedyś złożyłem to panu sołtysowi udowa, który tam przegrał krotę dał. Dalej przecież znamy komu dał kamia przecież i będę przewodniczyć się, ale co z tego ja dam chaos po prostu. Ale na drodze gminnej to jest. Proszę? To jest na drodze gminnej. I to jest zatkało z powrotem? Zatkało. Nie, bo tam panie wójcie była... Bo jak robi kanalizację, to może i tam jest za mały jest przekrój. Z góry jest włożony... No ale to bo ja o tym pierwszy raz akurat słyszę, ale to sołtys ma... I tam was nie wyciągnie włożyć te grady cały czas. Sołtys ma obowiązek złożyć taki wniosek na piśmie i wtedy my to prosto robimy, obliczamy, patrzymy czy są pieniądze, szukamy pieniędzy, nie jedną rzeczy tak zrobili nawet. Więc jak będzie wniosek, to będzie wtedy nie będzie. Ja kurwa nie wrócić. Znaczy ze szlakiem na szlagówkę brakuje jeszcze waszej zgody, bo tam rozmawialiśmy na ten temat. Ty wyrażasz dokładnie. Robimy w ten sposób, żeby zgody tam będą na piśmie wszystkie, będą procedowane, będzie 100% zgód, to wtedy my mamy pieniądze na szlaki turystyczne, pieniądze mamy. No, to dobrze. Także tutaj jest, tylko muszą być zgody i tyle. I proszę o wybaczenie, bo my nie wszystko jeszcze, i tak idzie w Młynu, akurat dość dużo inwestycji poszło, nie wszystko jesteśmy w stanie zrobić od razu, no bo przecież wszystko potrzebuje trochę czasu, no już nie wiadomo, u nas jest 5 dużych projektów, od gazyfikacji, oczyszczania ścieków, światłowody, to wszystko zajmuje czas, powodziówki gigantyczne, a to są strasznie trudne czasy. Ale mamy z tego, bo sam wyjrzyjmy, ale to jest na... Od razu wam powiem, asfalt będziemy lać tylko tam, gdzie są uregulowane drogi. Nawet przy powodziówkach regulujemy... Już sekundę, zaraz powiem, tylko troszkę cię odpowiadać. Już tu odpowiedź jest, czy jeszcze mamy coś uzupełnić? Jest tak. Jest regulacja. No i poręcze tam wypasowali. Poręcze jeszcze do dobicia, które poręcze na Młynnym, jeszcze we wrześniu albo w październiku mamy dobijać. A poręcze też zostały wbite dość dużo, bo za 8 prawie 9 tysięcy.
Tutaj, jeżeli chodzi o szlagówkę, drogę na szlagówkę, w tej chwili analizowaliśmy wszystkie te drogi. Nawet powiem szczerze, że droga na szlagówkę została zgłoszona do powodziówki, bo dopiero została wpisana w tym roku, po intensywnym opadaniu na protokół z tego roku. Bo ogłosiłem pogotowie powodziowe w maju i po tym pogotowie powodziowym mogliśmy wpisywać dopiero strat. I droga została wpisana, zgłosiliśmy nawet ją do szybkiej powodziówki, okazuje się, że wy macie całą drogę prawie na osuwisku. Jest problem, bo wojewoda nie może przeznaczyć na to pieniądze. 25 bodajże września, mam znowu jechać do Krakowa, ma być posiedzenie takiego zespołu geologicznego. Mamy się zastanowić nad tym, co z tym patem zrobić. To jest jedna z wytłumaczenia. Drugie wytłumaczenie jest... Mogę? Panowie, bo później, żebyście wiedzieli, jak już gadamy, żeby wszyscy wiedzieli o tym, co gadamy. Druga sprawa na szlagówkę jest taka, że tam jest planowana kanalizacja. Nie umiem powiedzieć, czy dostaniemy na nim pieniądze, czy nie, ale jest planowana kanalizacja. I teraz zależnie, gdzie pójdzie ta kanalizacja. Bo jak pójdzie wzdłuż drogi, to nie sztuka jest dzisiaj drogę zrobić, a jutro ryć. No, ale przerwę. Wzdłuż drogi, no a później z dołu jak wypompuje do góry? Bo tak jak tu na przykład nasz dom, no to jeszcze z góry na dół, a później... A jak się nie będzie dało, dom, nie? Ale kochani, jak się nie będzie dało inaczej, to będzie przepompownia. No przecież... A to będą robić, jest to szansa, ale nie? Jest żeby... szansa. Bo ja wam powiem, myślę, że będzie jeszcze ktoś z osiedla tam Tokarczyka. Część rzeczy będziemy robić już z kanalizacją. W tym roku chyba nie zdążą, bo w tym roku robimy na innych odcinkach i tam są przerzucone siły, ale w przyszłym roku będzie robione to, co na co mamy pozwolenie na budowę. Czyli przejście przez rzekę tam w osiedlu, to są bodajże Tokarczyki na osiedlu Młynnym. Ale na resztę rzeczy to pamiętajcie, nie ma projektów, to jest raz. Dwa, nie ma programów na chwilę obecną. Jedyny program, do jakiego teraz się przymierzamy, to jest RPO, ale RPO można w ramach RPO, czyli no nieważne, nie będę wam rozwijał tego, możemy realizować tylko kanalizację poza obszarem aglomeracji. Cała nasza gmina ma ładnie wyrysowaną mapkę, jest pokazane, które osiedla są poza obszarem aglomeracji, a które nie. Na przykład Szlagówka jest poza obszarem aglomeracji, ale całe resztę domu gminnego jest w obszarze aglomeracji i nie da się realizować. Druga sprawa, żeby uzbierać minimalną liczbę punktów, to oprócz kanalizacji musimy zrobić choć jeden wodociąg legalny w Ortnicy. I jest problem z tym, bo wszystko musi być zgodne z kolei z planami zagospodarowania przestrzennego, które są kompletnie nieprzystosowane do nowych realiów. I tam, gdzie byśmy mogli zrobić wodociąg, bo się ludzie zgadzają, to nie ma legalnego źródła zaznaczonego w planie. Bo legalne źródło to jest takie, co jest zaznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego, a tam, gdzie są zaznaczone źródła, to zaraz się ludzie nie zgadzają. Także to jest... To taka kanalizacja za rok, dobrze mówię. Ja mam powiem szansa, to znaczy my teraz mamy składać wniosek, a oni muszą najpierw rozpatrzeć, czy my dostaniemy dofinansowanie. I trzecia sprawa ważna z kanalizacją w Ortnicy i na Szlagówkę to jest to, że często jest tak, że do was jest chyba 740 metrów kanalizacji, a podpięcie jest do 8 domów. No mało się jest. Tak. I teraz policzcie sobie współczynnik do metrów, no, do jednego i zaczynają wszyscy kręcić nosem, że są przekroczone, że to jakby nie ma logiki swojej. Więc niewykluczone, że pójdziemy w stronę przydomowej oczyszczalni. Tak, ale tylko dotyczy obszarów, dwa warunki. Obszary poza aglomeracją i drugi warunek, że się nam uda znaleźć miejsce na wodociąg. Bo ja nie jestem w stanie w ciągu miesiąca zmienić. Ale wodociąg jak robicie, to będzie płatne. Ale słuchajcie, ale to jest prawda, ale ci, co tworzą te projekty, oni wiedzą, że jest problem, że we wsiach zaczyna brakować wody, ani ma ani centymetra, ani jednej legalnej spółki, ani centymetra legalnego wodociągu. Takiego 100%. A oczywiście druga strona medalu to, co gadacie, że przecież jak zrobimy legalny wodociąg, to ta spółka czy gmina musi zapłacić za pozwolenie wodnoprawne wodą polskim. I to zaczyna się, słuchajcie, zaczyna się ta historia, że prędzej czy później, dokładnie, prędzej czy później trzeba się nastawić na to, że oni też chcą wyjazdy szczekać za wszystkim. Ale my jesteśmy teraz w sytuacji, ja powiem wam tak, powiem wam, gdzie jest najbliżej zgody. Panowie, proszę o ciszę. Najbliżej zgody na taki mini wodociąg jest koło Wodnicy Górnej, tam gdzie są do podpięcia Wiejski Ośrodek Kultury, Ośrodek Zdrowia, amfiteatr, czyli trzy budynki gminne, a jeszcze szkoła mogłaby być czwarta. I tam jest najbliżej zgody.
żeby było źródło, bo tam jest źródło legalne i wtedy głównie będziemy zaopatrywać jakby nasze budynki gminne, a będziemy mogli się wykazać w tym wniosku, że mamy jakikolwiek dodatek. Ale powiem wam, no brakuje gminie papierów, brakuje nam projektów, brakuje nam koncepcji, brakuje nam planów zagospodarowania przestrzennego i później wszystko się rozbija o papier. Nawet jak masz drogę w terenie, a nie masz jej w mapach, to nie masz drogi. I już zapowiedzieli mi w województwie tak, że gdyby się wydarzyła jakaś powódź kolejna, to przypilnujmy sobie teraz wszystkie regulacje, ponieważ idzie w tą stronę, że jak droga nie będzie miała numeru, nie będzie miała działek gminnych na drodze, to nawet jak ją zabierze, to nie będzie można jej wpisać na protokół. Bo nie zabrało drogi, tylko zabrało łąki. I tutaj, no słuchajcie, nie ma, ja wam powiem tylko tyle, że naprawdę nawet trochę broniąc, bo urząd już jest w tym tygodniu ustawem przeciążony, w tym tygodniu jeszcze będzie kolejny przetarg, my łącznie uruchomimy 50 zadań regulacyjnych w całej gminie, a część już się dokonała, bo wszystkie te powodziówki, gdzie tam robimy, to już są po regulacji. I okazuje się, że to, co wydaje, że ludzie się nie będą zgadzać, nie, nieprawda, ludzie się zgadzają. Nawet na Mojdówce słynnej górnej ordnicy w jednym przejściu się zgodzili. I nikt na siebie słowa nie podniósł. Ani jedno przekleństwo nie padło. I my teraz raczej mamy problem taki, żeby się ścigamy z czasem, bo to nie jest tak, że przyjdzie geodeta i już jest droga uregulowana. Od czasu geodety to jeszcze operaty, podziały, zatwierdzenia, czy spółki uregulowane, czy nieuregulowane. Dlatego chcemy jak najwcześniej zacząć, bo ja najwięcej tych kadencji zrobić. Ale to jest też masa roboty po stronie urzędu. W tej chwili urząd w samym terenie musi być prawie 30 dni na uzgodnienie, żeby być. Ale na razie to idzie w dobrym kierunku. Wracając do Sumy, tam będzie robiony przez moją działkę, żebym ja też mógł to przejście, ten przejazd, przejście, tak jak mówiłem już, nie? Do starej drogi, tak jak było zawsze jeżdżone, a nie żebym ja musiał jeździć na tam w stronę Tomaśku i ciągnąć później do góry z powrotem, nie? To jest... Wyrażam zgodę, a tu jest taka ja sytuacja, wiem, ale nie? To... Czyli wyraża pan zgodę warunkowo? To jest takie to jest wyrażenie zgody, ale nie wyraża. Znaczy, nie do końca, że warunkowo, ale co, wszyscy będziemy grozić? Znaczy, wszyscy wszędzie grozić. Nie, nie, słuchajcie, ja powiem tak szczerze. Ja mogę, co mogę, to robię i staram się rozwiązać każdy konflikt, jaki jest. I do tej pory i w Tylmanowej, i w Ołotnicy Górnej jakieś tam sukcesy, nawet powiedziałbym, że to jest znaczące w porównaniu z ostatnimi latami mowy. Ale ja nie jestem w stanie rozwiązać wszystkich problemów. Jeżeli jest problem jakiś u was, a wiecie, że jest problem i to od dawna, to myślę, że temu trzeba dać czas i trzeba szukać rozwiązania globalnego na całej drodze. Bo jak znowu będziemy uzależniać tak, że ja wyrażę zgodę, ale pod warunkiem, że on wyrazi zgodę gdzieś tam, to się znowu otwieramy tylko kolejną etap konfliktu. Ja sobie do tego zmierzam, ale no to czy ja nie będę grodził tego, nie będę utrudniał nikomu. Raczej bym szedł w tą stronę, że gest zrobić taki, że... Ale tylko to dobrze, ale raczej bym sugerował coś takiego, zrobić gest w stronę taką, że wy pokazujecie się od strony, że nie utrudniacie nikomu i licząc na to, że ktoś w pewnym momencie, nie wiem, zmieni podejście do tematu, a ja też tego tematu nie unikam. Ja też kiedyś przyjdę do osiedla Szlagówka, bo wy tam naprawdę jak się nie zgodzicie, jak nie będzie zgody między wami, to ani nie będzie kanalizacji, ani nie będzie tam asfaltu, nie będzie niczego. Ja się nie boję iść do ludzi i rozmawiać nawet w miejscu, gdzie mi gadali, ani nie chodź, bo zabierz zywy wysem, nie? Ale ja jestem tylko człowiekiem. Ja mogę tylko prosić i tworzyć atmosferę do zgody i mogę zapewniać, że jak zgoda będzie, to będzie tam robiona droga. I powiem odwrotnie, nie ma zgody, nie będzie robiona droga. W ten sposób mówię, że wyrażam zgodę. Nie tylko na piśmie, bo niektórzy nawet zgody na piśmie mają, ale na przykład... Powiem wam o drodze do przekaźnika w Dolnej Ochnicy. No co z tego, że niby zapłacone uregulowanie jak w księgę wieczystej gmina. I po raz kolejny ja zostaję wójtem, wpływa wniosek, koniec, zapłaćcie mi jeszcze raz za ten. A ja się dowiaduję na przykład od innych sołtysów, że już dwa razy było zapłacone. Więc ja po raz pierwszy powiedziałem, że okej, jak będzie ugoda taka, że pójdzie na jakąś zamianę czy coś, co sobie przygotowane, to okej, a jak nie, to nie. I idzie w tą stronę, że nie, to nie. No i trzeba będzie iść do sądu, no bo przesłuchajcie. Tak, chyba to było.
Więc ja mam gadać, oprócz tego, że gdzieś tam zgody były takie, ale musi być wszystko geodezyjnie uregulowane, musi być mapa, musi być u notariusza. Jak jest w księgach wieczystych, to wtedy wiemy, jest nasze, jest sprawa załatwiona. Czyli wyrażam zgodę na to, żeby tam było robiony ten szlak, tak było też, nie będę się zachowywał tak. Nie wymieniamy nazwisk? Nie będę, bo to szkoda nawet coś na ten temat i cenę w ubiegłości. No ale sytuacja była taka od początku, jaka była, no znowu. Tam były działania. Słuchajcie, ja wam powiem, nawet nie byłem informowany o tym, gdzie były na mojej działce już. Za niedługo szlagówkę będę znowu na centrum. No, to inny decyzja. Jeszcze mniej mówi, że to nie jest moje. Ja szanuję, żeby było jasne, ja szanuję tam wszystkie strony, tam też mieszka moja nauczycielka, a z waszej rodziny. Ja szanuję wszystkie strony tego konfliktu, nikogo nie obwiniam tam. Uważam, że jak jest konflikt, to szczerze mówiąc, to trochę w małżeństwie, że zawsze trochę jedna i druga strona jest winna. To nie jest takie proste, że tylko jedni są winni. Ale... Ale to nie jest wyjątkiem. I raczej idźmy w tą stronę, że powiedzmy sobie tak, nic na siłę, ale jest okazja odprężyć relacje, dobry gest, uważam pochwalam, to jest dobry gest wykonany z tej strony, odprężać te relacje, starać się szukać porozumienia. Na ogół jak się szuka porozumienia, to prędzej czy później się udaje. Rzadko się nie udaje z nami. Nie mówię, że wszystko się na 100% uda, ale myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Jak nie jeden rok, to drugi. No wszyscy mają, no to trzeba. I nie wracać najlepiej zanadto do przeszłości, bo powiem ci, że jakbyśmy się zaczęli wracać zanadto do przeszłości, to zawsze każdy ktoś sobie coś przypomni. Trzeba iść do przodu, słuchajcie, życie się ma jedno. Ale nie wszyscy to rozumieją. Ale to trzeba przekonywać. Życie się ma jedno, słuchajcie, pokolenia rodzimy. Różnie bywało. Ja akurat miałem to szczęście, że nas nigdy nie blokowali. Ani zawsze, mój ojciec, mój zawsze, bo kiedyś to było tak, czy jeździli z drewnem, czy jeździli z furami, to jeździli przecież po polu, bo nas inaczej nie dał się. Zawsze tata też stał na stanowisku, że puszczamy, bo jak zwiezie polu, że nie będę przemocny. Czy chodziło o naszych sąsiadów, czy przecież niektórzy Polany mieli z Gorcowego z różnych miejsc tamtej. I trzeba iść w tą stronę, że nasi dziadkowie się byli, na ogół się z nami dogadać. No przecież złożyli z tych polan różne siana i tak dalej, no to my, żebyśmy w nowej rzeczywistości sobie robili pod górkę. To samo przy tym, szanować to, co mówię. Ja wiem, że się może na ludzie zobaczyli te mapy, możliwości blokowane. Ale powiedzmy, ty mi tu nie będziesz jeść. No to jakie to jest? Ja wiem, ale... Chcę dać drogę? Słuchajcie, na spokój. To ja wiem jak jest trudno, ale trzeba się iść, spokojnie dogadać. Ja dobre, nie na wszystkim można zrozumieć. Dobra, przechodzimy do punktu 6. Zebranie podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Sołtysowi Radzie Sołeckiej Sołectwo Chorzyca Dolna Młynne za 2018 rok. Tutaj głos oddaję panu przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, panu Andrzejowi Zimbierowi. Wniosek do zebrania miejskiego Sołectwa Ochotnica Dolna Młynne w sprawie udzielenia absolutorium Sołtysowi Radzie Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Dolna Młynne za 2018 rok. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Ochotnica Dolna działają w oparciu o artykuł 18 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca z 1990 roku o samorządzie gminnym. Dziennik urzędowy z 2019 roku, pozycja 506 to jest oraz paragraf 38 numer stanowiącego załącznik do uchwały numer 48/414/10 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ochotnica Dolna Młynne w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2010 roku. Numer 439, pozycja 3229. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Ochotnica Dolna po rozpatrzeniu planu i wykonania wydatków w Sołectwie w 2018 roku, zapoznaniu się z protokołami zebrań wiejskich oraz posiedzeń Rady Sołeckiej i Sołectwa, które odbyły się w ubiegłym roku, opiniuje go pozytywnie i występuje do zebrania wiejskiego Sołectwa Ochotnica Dolna Młynne o udzielenie absolutorium Sołtysowi i Radzie Sołeckiej za 2018 rok. Uzasadnienie.
plan i wykonanie wydatków w sołectwie za 2018 rok, protokoły zebrań wiejskich oraz posiedzeń Rady Sołeckiej Sołectwa Okińca Dolna Młyny zostały przedstawione Komisji Rewizyjnej w celu przeprowadzenia szczegółowej analizy. Komisja Rewizyjna dokonała kontroli dokumentacji dotyczącej zagadnień gospodarki finansowej sołectwa, a mianowicie punkt pierwszy kontroli protokołów zebrań wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej pod względem ich zgodności ze statutem sołectwa. Punkt drugi kontroli protokołów zebrań wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej celem porównania planowanych i wydatkowanych, wykonanych prac w sołectwie Okińca Dolna Młynne w 2018 roku. Punkt trzeci kontroli wydatków sołectwa w 2018 roku. Punkt pierwszy. Komisja przeanalizowała protokoły zebrań wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej Sołectwa Okińca Dolna Młynne. Protokół nr 5/2018 zebrania wiejskiego z dnia 11 marca 2018 roku. Protokół nr 6/18 zebrania wiejskiego z dnia 29 września 2018 roku. Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej z dnia 11 lutego 2018 roku. Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej z dnia 23 czerwca 2018 roku. Następny z dnia 29 września 2018 roku i z 27 grudnia 2018 roku. W wyniku analizy wyżej wymienionych protokołów zebrań wiejskich Komisja stwierdziła, że Sołtys zwołał dwa zebrania wiejskie, w związku z czym wypełnił obowiązek wynikający z paragrafu 18 ust. 1 Statutu Sołectwa Okińca Dolna Młynne, który stanowi, że zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejący potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. W wyniku kontroli wymienionych protokołów z posiedzeń Rady Sołeckiej Komisja stwierdziła, że Sołtys zwołał cztery posiedzenia, w jednym w każdym kwartale roku, co stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z paragrafu 32 ust. 1 Statutu Sołectwa Okińca Dolna Młynne, który mówi, że posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. W wyniku analizy przedłożonych protokołów Komisja stwierdziła również, że w protokole nr 5/18 zebrania wiejskiego istnieją zapis informujący, że posiedzenie Rady Sołeckiej odbyło się w dniu 2 lutego 2018 roku, natomiast z protokołu z posiedzenia Rady Sołeckiej wynika, iż miało ono miejsce w dniu 11 lutego 2018 roku. Komisja stwierdziła również, że Sołtys na zebraniu wiejskim w dniu 11 marca 2018 roku nie odczytał całej korespondencji, która wpłynęła od mieszkańców, co potwierdza protokół zebrania wiejskiego, w którym istnieje zapis dotyczący odczytania przez sołtysa trzech pism od mieszkańców, natomiast protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej z dnia 11 lutego 2018 roku potwierdza, że do sołtysa Rady Sołeckiej skierowano 8 pism od mieszkańców. W toku kontroli wyżmienionych protokołów Komisja stwierdza także, że pod protokoły nie dołączono przedmiotowej korespondencji w formie załączników do protokołu. Komisja stwierdza również, że na ogłoszeniu o zebraniu wiejskim dnia 11 marca 2018 roku brakuje wymaganego podpisu sołtysa. Komisja zauważa także brak ogłoszenia o zebraniu wiejskim w dniu 29 września 2018 roku, które odbyło się w sobotę o godzinie 19. Członkowie komisji zgłosili uwagę do terminu i godziny tego zebrania, które według komisji zostało zwołane niezgodnie z miejscowym zwyczajem. Uwaga komisji dotyczy również terminu i godzin posiedzenia Rady Sołeckiej, które zostało zwołane w tym samym dniu, to jest 29 września godziny 18, czyli godzinę przed zebraniem wiejskim sołectwa, a na którym zostało zaproponowane przeznaczenie funduszu sołeckiego na 2019 rok i poddane pod głosowanie na zebraniu wiejskim. Następnie komisja stwierdziła, że w formie załącznika do protokołu zebrania wiejskiego z dnia 11 marca 2019 roku dołączono tabelę bez opisu, czego ona dotyczy. Komisja stwierdziła, że w związku z brakiem opisu tabeli jest to najprawdopodobniej sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok. A2. Komisja skontrolowała również wyżej wymienione protokoły zebrań wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej Sołectwa celem porównania planowanych i wykonanych prac na
2018 roku. W wyniku kontroli protokołu numer 5 przez 2018 zebrania wiejskiego Stowarzyszenia Łapnica Dolna Młynne komisja stwierdziła, że zebranie wiejskie uchwaliło, że wolne środki z 2017 roku w kwocie 46 360 zł 4 grosze zostaną przeznaczone na remont mostu w osiedle Chrobaki. Natomiast w planie budżetu wykazana kwota została zapisana pod nazwą Młynne remont drogi gminnej Barnasie-Folwark w gronie gminnej. W wyniku analizy wyżywienia protokołów komisja nie stwierdziła zapisu, który dokonuje, że zebranie wiejskie lub Rada Sołecka w trakcie roku budżetowego dokonała zmian przeznaczenia tejże kwoty. Natomiast stwierdziła, że środki na realizację tego zadania zostały niewykorzystane w danym roku budżetowym do dnia dzisiejszego i wróciły do budżetu sołectwa na rok 2019 w formie wolnych środków. Komisja przeanalizowała również realizację planu budżetowego jednostki za rok budżetowy 2018 oraz zapisy na kontach analitycznych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Komisja przeprowadziła kontrolę rachunków i faktur dokumentujących wydatki sredstwa Łapnica Dolna Młynne w 2018 roku. W toku przedmiotowej kontroli nie stwierdziła żadnych zastrzeżeń. Komisja Rewizyjna Rady Gminy stwierdziła, że dochody oraz wydatki na 2018 rok w sołectwie Łapnica Dolna Młynne zaplanowano w kwocie 221 763 zł 51 groszy. W 2018 roku dochody sołectwa wyniosły 225 811 zł 39 groszy. Były więc o 4047 zł 88 groszy wyższe od zaplanowanych. Wydatkowana w sołectwie kwota wynosi w wysokości 149 923 zł 58 groszy była o 71 839 zł 93 groszy niższa od kwoty planowanych wydatków. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami wynosi 75 887 zł i 81 groszy. Powyższa kwota zostanie wprowadzona do budżetu sołectwa na 2019 rok. Niniejszy poziom wykonania budżetu w drogach przez sołtysa Łapnica Dolna Młynne wynosi 61% 91 setnych, natomiast poziom wykonania budżetu sołectwa wynosi 67% 61 setnych. Podpisy członków komisji, przewodniczący komisji Andrzej Runger, członkowie komisji Jania Gieła, Maria Głód, Jacek Noworolnik, Kalina Ziemianek. Dziękuję. Dyskusja. Jakieś pytania, drodzy Państwo, do mnie odnośnie punktu 6, czyli podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium. Ta uchwała absolutorium była dosyć długo czytana. Widzę, że ma duże zaległości, Krzysztof. Ale się poprawi. Brakuje czasu. Szanowni Państwo, ja chciałem tylko takie pytanie, bo widzę, że tutaj się odbyło jedno zebranie w takiej nietypowej porze o godzinie 19 jeszcze bez ogłoszenia. Nie wiem dlaczego może sołtys bez ogłoszenia zupełnie. Ja chciałem prosić jedynie, bo to w taki sposób można wpływać na sobie wyjaśnienia, ale jeszcze prosi o to, żeby się trzymać jednak tych stałych pól, które są wyznaczone, bo to wprowadza wielką dezorganizację dla ludzi, którzy jeszcze na zebrania chodzą. Widzicie, ile chodzi u nas ludzi, ja widzę, ile chodzi u nas, no też nie... Czasami zbierze się chorób w pierwszym terminie, ale przeważnie trzeba czekać na ten na drugi termin, tak jak u was. I każda zmiana tej godziny powoduje to, że tych ludzi przychodzi mniej. No, ludzie mają swoje zajęcia i są przyzwyczajeni do tych ustalonych pól. Także oczywiście w wyjątkowych sytuacjach, jak coś tam się, nie wiem, dzieje, ale proszę wyjaśnienia, czemu to zebranie tak się odbyło i jeszcze bez ogłoszenia i jeszcze Rada Sołecka odbyła się godzinę wcześniej. Co to za wyjątkowa sytuacja? Musiałem ustalać terminy z poprzednim wójtem akurat no,
Musieliśmy się wyrobić z zebraniem przed, końcem września. On miał napięty terminarz i ustaliliśmy na sobotę, że jedynie wtedy może być dostępny. No to wójt jest tak jak i na, posiedzeniu Rady Gminy jest gościem, tak samo na zebraniu Rady na zebraniu wiejskim jest gościem. Tak? Proszę to wziąć też pod uwagę na przyszłość. No, to, że było bez ogłoszenia, no to już było w ogóle to na tym zebraniu? Było, tam było około 60 osób. 60 osób? Zebranie nie, no wtedy tu było ludzi. Tak, tak. To było najliczniejsze zebranie, jakie było w tej szkole. Trzeba o tyle dbać, o formalności. Słuchajcie, mamy proszę o chwilę uwagi. Takie zebranie, które odbyło się no, bez ogłoszenia wcześniejszego, bo no, może no, uchwaliliście Państwo Fundusz Sołecki na tym, jakby ktoś za to się wziął, tak za sprawdzanie, oby się tak dokładnie nie wziął, no to ono jest zgodne niezgodnie z prawem. O to chodzi, że to tu trzeba przestrzegać tych procedur, to jest jednak samorząd, który kieruje się, ma swoje przepisy. Ale jak były naciski, no to wiadomo jak. Oczywiście, że tak. Słuchajcie, takie sytuacje zawsze rodzą po pierwsze podejrzenia. Wiecie, że tak, że jak się odbiega od reguły, to rodzą się podejrzenia, że ktoś coś ustawia. A druga sprawa to jest też rzeczywiście aspekty prawne. To trzeba przeprowadzić. Bo żeby były prawomocne uchwały, to trzeba je podejmować tak. Ale nie ma z tego jakiegoś problemu, odbyło się zebranie, nic się nie stało, wszystko jest w porządku. Zebranie było dobrej wierzy. Jest okej, okay, ale musimy sobie jaśnić, bo komisja rewizyjna jest do tego, żeby zwracać uwagę, jak są jakieś urywki. To też jak traktujemy, że komisja rewizyjna ma robić, to co to nie prawda. Komisja rewizyjna to jest tylko za nie lepiej. Jeśli nie mogę głos zabrać, znaczy my jako komisja rewizyjna stwierdzamy faktycznie, co jest z faktem i co jest, nie wiem, jakby się zgadza, co się nie zgadza, co jest wypisane, a oceniacie wy. My stwierdzamy jako komisja, a wy głosujecie i robicie później co chcecie. Opinia tutaj przez komisję zaproponowana pozytywna, są takie... No, ale nawet idziecie w kostą dziurę, nie jest to robione, odbieracie to. Dlatego jest to na jesień przerzucone. Także oni nie wchodzą, to już nie o to chodzi. Ja właśnie idę odpisać tutaj kartę, co było. Ale słuchajcie, ale to nie, bo to nie o to chodzi, tylko w ogóle nie wiem jak to było. Co chodzi, bo to jest niepotrzebne, ale gorzej. Ale nie, bo myśmy jako komisja, jakbyśmy to sprawdzali, to odbywaliśmy tak, że słuchajcie, no nie wiem, raz się może tak zdarzyć, że na przykład zrobi się w sobotę się zwa zebranie wieczorem, wcześniej godzinę komisję rewizyjną, ale jak tak się będzie robiło na dłuższą metę, to się będzie robiło takie ustawki po parę osób, gdzie się więcej zbierze, to się ten reszta wsi nie będzie wiedział. No u nas też góry też takie były zbierze. Ale znowu takie przerwa. Znowu takie patrzę się, jak wy macie zebranie. Mało co radnym jest, wiecie co widzą, no to jasne. No to przecież takie zebranie radnych, to się będzie wszyscy bierze. Ale na zebranie rady? No. To się może jedno zdarzyło takie, które było nadzwyczajne, żeby paru rady nie było, a tak to jest zrobić 14-15. Przecież teraz to można oglądać, bo są na stronach gminnych, ale to jest nadzwyczajna, może jak była sesja. Słuchajcie, myśmy tylko wypisali, jest zapisane, że się zebrania się ogłasza zwyczajowo, czyli zwyczajowo u nas jest tak, że jest na tablicach, że jest to w niedzielę, że są te same godziny i jest ogłaszane jeszcze przez księdza. To jest zwyczajowo przyjęte i jak się w miarę te zwyczajowe formy spełnia, więc wtedy to zebranie jest prawomocnie, więc jest prawomocnie zwołane. Słuchajcie, to jest wasze sołectwo, tylko ja mówię, że jakby się tym tropem szło, no to, se zaczną ludzie później do gardła skakać czy coś. Albo niech uzgadnia całe zebranie, jak dzielą ten, albo... Bo to tak na dłuższą metę raz się zdarzy, dwa, ale okay. Rozumiem, że w tej kadencji będzie tak jak... Uwagi przyjęte. Czy się naprawdę bawina, to wiadomo, był wójt. No nasz to zdaje sobie sprawę z tego. Ale to wszyscy sobie zdają. Ale komisja... Ale nie ma, nie muszą się opłacać z tego, bo to on nie weszł w lekcjach wtedy. I to na pewno nie będzie... Ale później to obciąża niestety po sołtysa, bo tam sołtys zwołuje zabranie miejsca. No tak, ale normalnie jak się powiem o waszej kadencji, to będzie to.
Dobrze, idźmy dalej. Jak było, bo u nas też różne sytuacje były i sposób ty się tam kim... Drodzy Państwo, doskonale wiecie, że ja wobec, jeśli chodzi o, zebrania, o kwestie wydatków publicznych, nigdzie nie miałem i nie będę mieć nic do ukrycia i myślę, że, na pewno tego nie zmienię. Więc przystąpmy do głosowania punktu 6 o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Sołtysowi i Radzie Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Dolna Młynna za 2018 rok. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Więc punkt 6. Uchwała została w sprawie udzielenia absolutorium Sołtysowi Radzie Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Dolna Młynna została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo Państwu za zaufanie. Gratuluję bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Dyskusja i wolne wnioski. Więc drodzy Państwo, ja proponuję, żeby wykorzystać już wójta maksymalnie i zadawać mu maksymalnie dużo pytań. Ja zanim jeszcze odpowiem na to pytanie, Marysiu, ja chciałem jedną rzecz jeszcze powiedzieć, bo zapomniałem jeszcze jednej inwestycji w Łomży, która będzie robiona. Przy szkole będzie montowana do końca października mała strefa aktywna. Do 15 października. Mała strefa aktywna. Mają podpisane umowy. Firma jest z Gdańska. Aż firma z Gdańska wygrała przetarg na to. To jest kwota w granicach 70 tysięcy, więc to jest kolejne 70 tysięcy. Kolejne 70 około tysięcy, które pójdzie z budżetu gminnego do ogólnego. I to jest jakby ukłon w stronę szkoły i w stronę młodzieży, bo wiemy, że tutaj jest problem z tym, żeby było tyle zaplecze wokół szkoły. Nie dało się zrobić dużej strefy aktywności, ponieważ duża strefa aktywności potrzebuje dużej działki, a przede wszystkim chodzi o odległości od drogi gminnej. I odległości nas nie puszczają, bo tak to byśmy wymienili tutaj ten cały plac zabaw. I tutaj mogła się zmieścić tylko mała strefa aktywności, bo docelowo na tym działce koło szkoły, na szkołę, po delikatnym poszerzeniu planujemy, żeby tam było boisko sportowe. Tak jest prawdziwe zdarzenie. Ja mogę? Ja to przyszłam, cały czas przysłuchuję się, ale przyszłam poprosić tutaj zebranie miejskie Was, mieszkańców Ochotnicy Dolnej Młynnego, w sprawie tego nieszczęsnego tutaj parkingu, jak ja to będę dalej nazywała, gdzie moja córka z narzeczonym zagrodzili sobie to, ponieważ dalej są właścicielami. Płacą za tą drogę, płacą podatek. Jest córka właścicielką działki, której dziadek jej przepisał prawie 18 arów. I teraz po tych wszystkich pomiarach, które były robione w 2006 roku, okazało się, że niezgodnie, absolutnie, i będę dalej utrzymywała, nawet do sądu pójdziemy, jeżeli nie dojdziemy do jakiegoś konsensusu, z tego względu, że 8 arów Urząd Gminy chce przejąć z tej działki, którą ona otrzymała, działkę budowlaną. Godzimy się na drogę. Za tą drogę płacimy podatek. Ona jest dalej właścicielką tej działki prawie 18-arowej. Nie wiem skąd Urząd Gminy uważa, ponieważ zostało to zgłoszone do wojewody małopolskiego. Wojewoda małopolski przydzielił, jak to się mówi? Proszę? Biegłego przydzielił do tej sprawy, bo wiem, że sprawa jest w toku. Ale nie, to na razie nie, tylko mówię, że w 2006 roku po podziale wójt Konopka, powiem, nie wiem, czy powinnam używać nazwiska, czy nie, ale zrobił to w sposób bardzo nieerancki, ponieważ wydzielili drogę łącznie z tym poboczem, to jest prawie tam 3 ary tego pobocza, zrobili rów. No i cały czas odwołanie było robione po tym podziale. W tej chwili akt własności ma moja córka, ale ja chciałabym się dogadać z wójtem tutaj, ponieważ mamy działkę poniżej Was, Tarwałów, nie mamy dojazdu. Gmina ma 1,5 ara, niecałe, chyba ar 30, poniżej znów sąsiadów jest z naszymi działkami, ta działka ar 30
I chciałabym po prostu prosić pana wójta, żeby jednak, jak chcecie zabrać to 8 aut, zgodzimy się oczywiście, ale chciałabym dostać rekompensatę i żeby mi te A30 normalnie, żebym mogła wymienić 100 z kuzynką ze Śląska i żebym miała dojazd do tej działki. Tylko tyle chcę. A jeżeli dogadałam się z księdzem proboszczem, bo to samo miałam z księdzem proboszczem. 4 ale teraz bym nie wiedział jako mieszkańcy. Ale mieliśmy tutaj, jak jest całe wejście do kościoła, to była moja działka. I jak były teraz te rozgraniczenia zrobione, ja to oddałam tutaj dla parafii, a ksiądz mi dał tylko ten ogonek, który tam jest zasadzony z mieczkami. Dogadałam się w sposób bardzo elegancki, no bo ksiądz proboszcz jest mądrym człowiekiem. A tutaj jest od lat, nie mówię do tego wójta w tej chwili, od lat jest właśnie taka niechęć i takie jakby robienie na złość i tamtego sołtysa, i tamtego wójta, który był. To ja mogę się odnieść do tego w ten sposób, że szkoda, że jeżeli była możliwość prawna przy aktualizacji map, że nie było to zrobione w ostatniej kadencji. Bo ja teraz jestem w takiej sytuacji, bo ja obiecałem pani Marii, że sprawdzę literalnie sprawę i jak tylko się będzie dało stanie dogadać, to za mną się nie ma najmniejszego kłopotu dogadać. Ja nie blokuję nikogo. Nie patrzę, czy ktoś jest po tej stronie, czy jest moim zwolennikiem, przeciwnikiem, krytykiem. Nie ma problemu. Sami widzicie, że to nie jest tylko droga. Pani, bo jest Mario, jeszcze działka sąsiadująca, gdzie my wykonaliśmy ten parking. Mario, jeszcze. Ale ja już pani wyjaśniam. Wójt, poprzedni jeszcze pan Konopka, złożył wniosek do wojewody o uregulowanie tej drogi w trybie artykułu 73. Tak. Wciągając tą działkę również, to miejsce, gdzie jest ten tak zwany parking, do tego wniosku. Państwo złożyliście odwołanie od wojewody i odwołanie jest w trakcie. Ja w tej chwili jestem praktycznie bez pola manewru, dopóki wojewoda nie zabierze stanowiska, czy macie rację wy, czy gmina. Nie wojewoda, to ministerstwo. Czy procedura już jest, ale finalnie tak dostaniecie pismo nie z ministerstwa, a od wojewody. Ale teraz sami sobie pomyślcie, macie 18 arów i gmina wam zabiera 80, wam arów zostało. Jest to po ludzku robione? Ja wiem, nawet jakby to... Na drogę, zgadzamy się, powiedziałam, droga, ludzie nie jeżdżą. Łącznie z tym rowem, ale to, coście teraz wykonali, no to nie jest droga gminna. Utrzymujecie, że jest droga gminna, bo tak jest wciągnięte w tej decyzji. Ale sami wiecie, że to nie jest droga. No ale nie chwilę. Pas drogowy, nie ma takiej drogi gminnej, żeby normalnie miała 15 czy 16 metrów. Ale o tym, nigdzie tak ale nie o tym, jak pani powiedziała. Nawet drogi wojewódzkie takie. Ale o tym, jak już pani powiedziałem, o tym zdecyduje minister, a później dostaniemy pismo od wojewody. Jeżeli wojewoda na podstawie tego, co minister orzeknie, powie, że ta działka rzeczywiście nie wchodzi do pasa drogowego i nigdy nie była, nie może być uregulowana artykułem 73, to będzie pierwszy dzień, kiedy ja to z wami siądę i dogadam się ze wszystkim. Ale w tej chwili przecież ja nie mogę nawet wyciągnąć tego wniosku, wycofać stamtąd. Bo ten wniosek siedzi od 2006 roku. Tak. Od 13. No dokładnie, ja nie jestem w stanie ja nie mam pola manewru w zasadzie. W 2013. Ja tylko mogę, kochani, powiedzieć tyle, że była cała ta poprzednia kadencja na to, że jeżeli się dało, to trzeba było uregulować. Za poprzedniego wójta wszystko, ale prawdopodobnie też się nie dało, skoro jeszcze nie uregulowali. No bo inaczej co się wydarzyło? A w tej chwili ja jestem w sytuacji takiej, ja to przeanalizowałem z prawnikami. I oni mi powiedzieli, dopóki się nie wypowie minister i wojewoda, to my praktycznie... Tak, tylko, że znaczy, prawnicy tu nie byli. I no, cały czas... Tak, bo to jest działka Szlakowody, numer cało Szlakowody, co tu siostrano. No ale tu nikt nie wiedzi. No i dostała 72 tysięcy za to. No dostała właśnie, że jedni otrzymali pieniądze. Jest taką możliwość, a to było ostatni rok wtedy. A to dokładnie, to macie rację, bo ta ustawa, która weszła, która daje możliwość regulacji artykułem 73, dawała możliwość wystąpienia o odszkodowanie. Nie wszyscy tą informację mieli. Ale ponieważ pan Konopka nikogo nie powiadomił. Nikogo nie powiadomił, że by nie chciał wypłacać gminy pieniędzy. Ja w tej chwili, panie Marysiu, ja pewnie. Ja uważam, ja szczerze pani powiem, że uważam, że stawianie płotów nic nie da. I jednak mimo wszystko ja jeszcze... Ale to był taki protest, żebyście... Żebyście zobaczyli, że to ja cały czas odpisujecie, że to jest droga. Ale to nie jest droga, bo zrobiliście parki. Ale kochani, Szanowna Pani Mario, droga jest drogą. Ode mnie można oczekiwać, żebym coś zrobił, jak coś mogę zrobić.
A ja pani powiem tak, że ja jedyne co mógłbym zrobić, to wycofać całutki wniosek, ale wtedy musiałbym powiedzieć mieszkańcom Błędnego Wprost, że będą czekać kolejne 10 lat na uregulowanie tej góry. To się nie da. Właśnie nie wiem skąd to wypłynęło, że tylko w tym odcinku ta droga była regulowana. Bo przecież od dołu, czy nawet na Wielmyndę, dlaczego tam nie będzie działała ustawa z 98 roku? Tam też działa z 98. I co? I wszędzie są na drodze i kto puści taką autostradę, jak tutaj proszę pani, artykułem 73 się reguluje drogę tak, jak gmina to układała. Jeżeli się okaże, że gmina gdzieś nawet 30 metrów szerokości, ale dbała o to, utwardzała i na przykład zabezpieczała przed wodą ona tą działkę, to gmina wtedy wnosi wniosek, że to jest nasze i możemy się na tym uwłaścić, bo myśmy o to dbali. Ja teraz nie wiem, nie czekałem tak szczegółowo tego wniosku. Ja tylko wiem po analizie prawników, że mi powiedzieli, że w tej chwili moglibyśmy jedynie wycofać cały wniosek, ale wtedy tak naprawdę masakrujemy, bo to nie jest jedyne miejsce, które regulujemy tym wnioskiem. I my jesteśmy w sytuacji takiej, że my czekamy na zdanie wojewody. Jeżeli wojewoda i minister powie, rzeczywiście niesłusznieśmy gmina wystąpiła w 2006 roku o zajęcie tej działki, to wtedy mi się rozwiązują ręce i rozmawiamy na temat kupna, sprzedaży, zamiany wszystkiego. Ja pójdę do sądu. Ale nawet w tej chwili nawet sąd pani nic nie da, bo w tej chwili sąd pani to... I o przydzielenie rzeczoznawcy, żeby to określił, czy to jest droga, czy to jest działka sąsiadująca, którą żeście... Ale sąd prawdopodobnie powie pani to samo, że będzie czekał na stanowisko wojewody. I dalej będę uważała, że niesłusznie wyłożyliście pieniądze, ponieważ póki co ta działka jest własnością mojej córki. Dobrze, ale prawnicy powiedzieli... Ponieważ akt własności, akt notarialny, hipoteka, wszystko jest na nim. Pani Mariu, tylko gdyby tak było, to znaczy, że nikt nie mógłby nawet ruszyć przy drodze też przez Wielmłynny. Ponieważ tam też nie jest taki sam operat, taki sam wniosek. Więc ja wiem, że... Ale pani Maria, ja się mogę dogadać tam jak mam pole manewru. Przecież ja pani powiem, że ja teraz nie mogę pani powiedzieć na przykład, że dokonamy zamiany. Bo teraz to się toczy postępowanie u wojewody. Zgłosił w 2006... Wojewoda wydał decyzję, jest odwołanie do Ministerstwa Infrastruktury. 6 lat siedzi... Ale Ministerstwo Infrastruktury... To pani Maria, gdyby Ministerstwo Infrastruktury to była tak prosta sprawa, to już dawno byście dostali decyzję. Wojewoda by dostał decyzję. Ale widać, to nie jest prosta sprawa. Ja jeszcze raz mówię. Nie obarczajcie, nie przerzucajcie na mnie winy i nie grodźcie mnie płotów, czy za mojej kadencji, bo była cała poprzednia kadencja na uregulowanie. 4 lata. Ale żaden wójt nie stanął tam nowo. Ale wójt Jurkowski też nie stanął tam nowo. Nie stanął, nie. Tadek, pamiętasz, jak dzwoniłeś do mnie wtedy, jak robili, jak mi powiedziałeś, Marciu, pozwól, czy pozwolisz wysypać? A ja mówię, nie, bo wtedy powiecie, że ale... tak, teraz jak żeście wysypywali. Marysiu, no. Powiem ci tak, bo ja chcę zgody. Chciałem, żeby mieli mieszkańcy wygodę, ale powiem ci tak, prawnicy jak składają wniosek, dopóki ministerstwo nie orzeknie, że my nie mamy prawa do tej działki, to gmina dlatego składając wniosek ma prawo działać na tej drodze tak i przez Wielmłynne, że ona utrzymuje, że ma dowody na to, że była ta działka w jej posiadaniu. To, że nie mamy wpisu do księgi wieczystej, wojewoda tylko napisze, proszę składać wniosek o wpis do księgi wieczystej. Ale gmina składając wniosek, jeżeli wojewoda wydał decyzję pozytywną dla gminy, wyście się odwołali do ministra. Ale wojewoda wydał już decyzję, że jedno zdanie ta działka należy do gminy. Ale odwołanie dalej, odwołanie jest. No, ja wiem, ale ja wam mówię, ja muszę czekać na decyzję ministra i wojewody. Jeżeli przyjdzie decyzja, że tak... Ważne, ale dlaczego ja teraz jak pójdę do sądu, no to mam pełną podstawę, ponieważ z tej działki, z tej drogi, niby gminnej, jak widzicie, córka moja płaci podatek. Ale to ja nie poradzę nic na to, że drogi są nieuregulowane. Ja teraz je reguluję na jak uregulowane czy nieuregulowane? Słuchajcie, jak jest coś... Mówię pani, że jest postępowanie u wojewody, ale pierwszą decyzję wojewoda wydał nie korzystną dla pani, a korzystną dla wcześniejszych wójtów gminy. Tak. No i teraz ja muszę czekać, no to słuchajcie... Na jakiej podstawie wójt Konopka to trafi normalnie Słuchajcie, nie kierujcie do mnie pretensji, tylko jeżeli było możliwe to uregulowanie przez aktualizację map, bo prawdą to nie było, to się to rozgrywało za poprzedniej kadencji, poprzedniego wójta. Nie miejcie do mnie pretensji, ja mogę robić to, co jest moje. Ale płot jest zagrodzony w mojej kadencji, co jakby rzutuje bezpośrednio na mnie.
A ja wam mogę powiedzieć, że ja teraz reguluję... Ponieważ zainwestowaliście pieniądze na nie swój. Pani Maria, ja teraz reguluję na potęgę, gdzie się da wszystkie drogi, bo wiem, że ludzie płacą podatki za ziemię, która jest drogą de facto. Ale ja nie naprawię wszystkiego w ciągu roku. Natomiast to, co ja jako radny apelowałem tysiąc razy... Andrzej, ty też dyskutowałeś na sesji. Niesłusznie jesteś przewodniczącym Rady Komisji Rewizyjnej. To trzeba się było zapoznać, że od 2006 roku odwołania są. I walczymy cały czas. Ale rozpaczony czy nie rozpaczony? No nie rozpaczony, nie ma odpowiedzi. Mało z tego, ja powiem tak, że ja teraz też działam, żeby przyspieszyć wszystkie. Naprawdę, byłem już dwa razy w Wydziale Skarbu Państwa i oni się też powołują na to, że czekają na ministerstwo, ale inne wnioski też mam, bo to nie jest jeden. Ja wszystko odstąpię, niech będzie parking, wszystko tego chcę do 1,5 ara nie cały. Ale 1,5 ara nie możemy zamienić, chyba że za coś innego. Nie mogę zamienić za tą działkę, bo ta działka należy z postępowaniem. No nie da się, dopóki nie będzie decyzji ministra, że ta działka jest wasza. Będzie to trwało następne. Przecież ja mam kontrolę Rio, to przecież ja nie mogę zamieniać za coś, co już jest tak potrzebne. Bo ta gmina by się zamieniła swoim ze swoim, bo gmina na razie ma decyzję wojewody, która jest tylko zastąpiona, ale decyzja wojewody wie, że ta działka jest. Ale to od sprzedaż. To sprzedaż bez problemu. Ale symbolicznie tam odotrzeć pani Marysi i z głowy, nie? Symbolicznie. Jak zadecyduje z tego, da ci tam, to jest z głowy. Ale słuchajcie, to takich scenariuszy to oczywiście, że tak. Symbolicznie powiedzenie, ale oczywiście, że tak. Jakby było tu jakieś... Tak, ale przecież na początku Młynnego doszliśmy do porozumienia, tam odnośnie część zamiany, część sprzedaży, ze wszystkim doszliśmy do porozumienia, ale musi być wszystko zgodnie z wycenami, po akceptacji zebrania wiejskiego i wtedy okej. Zebranie by się ma na to zgodziło, a wtedy byli wszyscy zadowoleni, jakoś by to wyglądało, nie? Tak, my by mieli parking, Marysia by miała to działanie. No nie, słuchajcie, no na razie jest tak, że wojewoda tak naprawdę wydał decyzję, że parking jest gminny, to co nazywacie parkingiem. No. I w tej chwili my musimy czekać, jakie jest stanowisko ministerstwa. Nie, no to zostało, no chodzi mi, że to pozamiast tego ulicznego zrezygnujemy, jak już to będzie miało sens, nie? No nie, co z czego zrezygnują? Ale no tego, nie będą się odwoływać z głowy, nie? Ale z tego, że się odwoływali, to się odwoływali. To wycofa się od sprawy, nie da się wycofać. Decyzja wojewody jest, od której pani Maria i rodzina jej się odwołała. Decyzja jest niekorzystna dla mnie, ale jest nieuregulowane do jeszcze ani notarialnie, ani hipotecznie. Na razie, jakbym ja poszedł do pani Marii, że chce się wymienić za te działki, to by się wszyscy kontrolujący łącznie z Rio by przyszli, że pan oszalał chyba, bo pan się wymienia swoim za swoje. Pan się wymienia sam ze sobą. Bo jak pan ma pierwszą decyzję wojewody, która mówi, że to jest pańska działka, czy działka gminy, to pan nie może udawać, że to nie jest działka gminy. Trzeba czekać, co powie teraz gminy. Dobra, będziemy czekać. Ale ewentualnie mówię, to co zaproponował, ale proszę bardzo, no, to co zaproponował pan, możemy się dogadać na sprzedaż, tak porozumieć, co to jest. Przecież ja nikomu dojazdu nie będę blokował. To jest nie jeden już dojazd tej kadencji ma załatwiony te działy. W sensie, że odkupił od gminy. To przecież to się dzieje na Młynne, w Tylmanowej, wszędzie. Więc tutaj jestem otwarty na to. Ale nie można od gminy wymagać, że zrobić czegoś, co nie można zrobić. No, zgoda, ale mówię, że ja też niczego nie blokuję, więc przyspieszamy. Powiem więcej, jak skrawek komuś blokuje, skrawek gminy, żeby on miał dojazd od działki, co to nie było do tego tutaj nic, my tu na zadoranie wszystko za to, żeby się głodzili, łobu, żeby odsprzedać. Dziękuję, panie. No, ja tak w ogóle te 9 lat czekałam na drugą. To by się dobrze nie zgłosiło. 9 lat. Jakie 9 lat? Że na nie przesądzaj, bo za rozumki nasze głosowaliśmy, bo to jest na pierwszy raz. Ale nie okupią. Chodziło mi o dzierżawę, żeby mogli o służebność drugi. 9 lat to się starali, żeby dostali służebność do gminy, żeby mogli stanami ruszyć. Teraz jest, bo to już nie było tej kadencji. Nie, to ja wam powiem tak, teraz staramy się te wszystkie pani ile. Teraz te sprawy staramy się przyspieszać, dajemy prawo do dysponowania, bo są ludzie tacy, którzy mają źródła, na przykład przecinające, gdzie drogę gminną, że nie miałby gdzie przeprowadzić wodociągu. Naprawdę się zgadzamy, tylko tych spraw do uregulowania z przeszłości jest tak dużo, że już nie wyrabiają nawet pracownicy, mimo że jest dwóch geodetów, to nie wyrabiają nawet. No, wiecie o co chodzi, no, pewnych rzeczy się nie przerabia. Dobra, to jest. Ja biorę przypomniacie do tego, czy masz czas na nim.
Nie, to jest znowu wniosek i trzeba czekać. My to tak, to byśmy przeciągnęli, wniosek jest złożony. Ja powiem szczerze, że upomniałem się o wszystkie wnioski, które piszemy do nagrania. U wojewody, abyście widzieli, to są takie stosy tych wniosków, tam gdzie jest Wydział Oświaty Państwa. I oni też nie przerabiają, bo muszą każdy sprawdzić. To nie jest tak, że po łebkach i wydajemy decyzję pozytywną. Muszą czekać na przykład jakie są. Mogę panowie? Mogę dwa zdania? Panowie, na przykład jeżeli ta droga idzie, nawet gmina mówi, to jest nasza droga, dbaliśmy o nią przed 98 rokiem, ale idzie przez nieuregulowane na przykład spółki, to ten wydział i my musimy czekać, a specjalna instytucja w Warszawie znajdzie wszystkie adresy wszystkich tych, którzy mogą żyć. Są spadkobiercami. Często na adresy się czeka rok, półtorej, dwa lata. Zależy ile tych ludzi jest. I dopiero jak masz adresy, to wtedy znowu uruchamia się drugą procedurę. Ale jedno jest pewne, że jak ten wniosek jest złożony i nikt go nie oprotestuje, a tam go nikt nie oprotestuje, to znaczy, że ta droga jest zmieniona. Jeżeli nie ma więcej pytań, przechodzimy do punktu 8, zakończenie zebrania. Dziękuję serdecznie.